Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest dr Adrian Brona z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o relacjach polsko-chińskich. Kłaniam się, bardzo mi miło. Dzień dobry. Czy państwo, Rzeczpospolita Polska, powinna nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z krajem, który wspiera Putina w wojnie na Ukrainie? To jest pytanie, które często zadawane było przez różnych polityków, analityków. Na pewno trzeba utrzymać relacje. Znaczy nie można sobie pozwolić na alienowanie od siebie drugiej największej gospodarki na świecie, jednego ze światowych mocarstw. To nie byłaby mądra polityka. Natomiast no z drugiej strony można sobie to powiedzieć wprost, że nie trzeba też, czy nie wypada wręcz w jakiś szczególny sposób zabiegać o różnego rodzaju bliższe partnerstwo z państwem, które rzeczywiście wspiera agresję putinowskiej Rosji na Ukrainę i wcale z tym wsparciem się nie kryje. Ale może też te bliskie relacje, ludzie w dobrych relacjach potrafią czasami się przekonywać, potrafią rozmawiać, dyskutować o pewnych racjach, zmieniać stanowisko, przykład chociażby Białorusi, ale o tym jeszcze za moment. Myślę, że nie takie państwa jak Polska próbowały przekonać Chiny do zmiany stanowiska wobec konfliktu w Ukrainie i do tej pory te przekonywania w dużym stopniu nie wpłynęły na politykę Chin. To nie znaczy, że nie należy z Chinami rozmawiać, bo rzeczywiście to, co ja chciałbym jednak podkreślić, rozmawiamy w końcu przy okazji wizyty Andrzeja Dudy w Chinach, to jest to, że on bezpośrednio przewodniczącemu Xi Jinpingowi przekaza polskie stanowisko. I to jest na pewno coś, co trzeba podkreślić, dlatego że jest pewna obawa, iż nie wszystkie informacje z tych niższych szczebli dyplomatycznych, niższych szczebli dyplomacji trafiają na biurko Xi Jinpinga, więc niektórzy analitycy zwracają uwagę, że on może nie mieć pełnego obrazu sytuacji, jak przywódcy innych państw ustosunkowują się do konfliktu w Ukrainie. Więc taka bezpośrednia komunikacja, a podobno doszło do godzinnego spotkania w cztery oczy, na pewno jest czymś pozytywnym, natomiast nie należy z tym wiązać jakichś większych nadziei na zmianę polityki chińskiej. Jedyne, co do tego może doprowadzić, to twarda polityka, w tym na przykład sankcje wtórne na podmioty chińskie, ale to sankcje wyrażone przez samą Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone, a nie przez poszczególne państwa. Godzina to długo? Myślę, że w przypadku takich rozmów politycznych to jest dosyć standardowe spotkanie z Xi Jinpingiem, jeżeli chodzi o tych partnerów, które Chiny uważają za relatywnie ważnych. Natomiast no, tutaj się też nie oszukujmy, że no, nie da się o wszystkim porozmawiać w godzinę, no, ale to stanowisko na pewno zostało przekazane. W takim razie stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne. Myślę, że podejście też Chin do tego, co się dzieje na wschodzie również, ale może przy okazji da się załatwić inne kwestie, chociażby właśnie wspomniana granica i kryzys polsko-białoruski. Chiny, Pekin uśmiecha się i te relacje z Łukaszenką ma. Tak, ma relacje z Łukaszenką bardzo dobre. Łukaszenko o nie od lat zabiegał, ale też Łukaszenko jest w tym obozie, który ma podobne postrzeganie jak Chiny, jeżeli chodzi o cały system międzynarodowy. Postrzeganie jego, które jest inne niż nasze, to znaczy postrzeganie, które dąży do, czy postawa, która dąży do zmian systemu międzynarodowego, tego, który jest dla nas, czy dla Polski korzystny. Musimy pamiętać, że jeżeli angażujemy Chiny w rozwiązanie konfliktu na polsko-białoruskiej granicy, to musimy sobie zdawać sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nawet na bardzo dobrych partnerów, a można wręcz powiedzieć, że w szczególności na bardzo dobrych partnerów, Chiny nie lubią bezpośrednio naciskać. Więc sama rozmowa o relacjach polsko-białoruskich za pośrednictwem Chin, przynajmniej tych Chin współczesnych, nie do końca musi być efektywna. Po drugie, ta karta przetargowa, której my używamy, czyli to, że
zamieszanie na granicy może wpływać na przewozy kolejowe z Chin do Europy. Dla Pekinu nie jest aż tak ważnym argumentem. Znaczy, tylko niewielki ułamek handlu między Chinami a Europą, tą linią kolejową przebiega. To jest liczone w kilku promilach. I z tych kilku promili aż 88% tej wartości handlu zostaje w Rosji lub Białorusi. Więc to, co dociera do Unii Europejskiej przez granicę polsko-białoruską, to jest naprawdę niewielki fragment handlu chińsko-europejskiego. Więc no, Chinom też nie zależy, żeby tutaj tracić kapitał polityczny na przekonywanie Łukaszenki o zmianie polityki. A polskie interesy, na przykład gospodarcze, ekonomiczne. Wiemy o wizach. Rzeczywiście wizy zniesiono. To jest taki program, gdzie na 15 dni można wyjechać do Chin bez wizy w celach biznesowych albo w celach turystycznych. To była jednostronna decyzja Chin. Jesteśmy jednym z kilkunastu państw Unii Europejskiej, która w tym programie bierze udział. Natomiast od tej strony gospodarczej, to takim największym sukcesem przedstawianym przez polską delegację jest protokół. Czy raczej negocjacje nad protokołem, który pozwoliłby na regionalizację eksportu drobiu z Polski, ponieważ na razie on jest wstrzymany z uwagi na ptasią grypę, która została wykryta w niektórych regionach Polski. Chodzi o to, żeby z Chinami dogadać się tak, że jak w jednym regionie Polski wystąpi ognisko ptasiej grypy, to żeby z pozostałych regionów można było ten drób eksportować. I to jest przedstawiane jako największy sukces. Natomiast pamiętajmy, że w całym handlu polsko-chińskim handel produktami żywnościowymi jest niewielki, wynosi około 105 milionów euro nasz eksport do Chin produktów rolno-spożywczych, podczas gdy nasz całkowity eksport to jest około 3,5 miliarda dolarów. Więc tutaj znowu nie mówimy o jakichś dużych kwotach i nawet jeżeli ten protokół wejdzie w życie polsko-chińskiej eksporcie drobiu, no tutaj będziemy czekali przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt miesięcy na jego zrealizację. Tak niestety wygląda praktyka tych porozumień rolno-spożywczych z Chinami, że od ich podpisania do rzeczywistych transportów na rynek chiński mija bardzo, bardzo długi okres i to wygląda tak niemal w każdym przypadku, gdy takie porozumienia są podpisywane, ze względu na to, czy to jest państwa europejskie, afrykańskie, azjatyckie czy południowoamerykańskie. Podpowiedz mi proszę, rozumiem, że te relacje będą nieco cieplejsze. Myślę, ja bym tutaj generalnie używał takiego terminu, że te relacje są w pewnym zawieszeniu. Znaczy, z naszej strony niespecjalnie widać krytykę Chin i zaangażowania Chin na świecie. I tutaj mówimy oczywiście o tym, co nas najbardziej interesuje, czyli o wojnie w Ukrainie, ale są także inne działania Chin, które budzą pewien niepokój, na przykład zachowanie na Morzu Północnochińskim i konflikt z Filipinami, który w ostatnich miesiącach jest niezwykle gorący i rzeczywiście znowu pojawiają się obawy o wybuch po prostu kolejnego konfliktu zbrojnego. Z drugiej strony też jakoś specjalnie nie zabiegamy o gigantyczne wsparcie gospodarcze. Nie słychać na przykład z naszej strony, żeby była chęć sprowadzania jakichś wielkich inwestycji chińskich do Polski. Więc tutaj widzimy, że jest pewnego rodzaju zawieszenie. Jeżeli sobie porównamy na przykład wizytę dzisiejszą z wizytą prezydenta Dudy z 2015 roku w Chinach, czy z wizytą prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2011 roku również w Chinach, to widzimy, że w 2011 i 2015 roku o wiele większy nacisk był kładziony na angażowanie gospodarcze Chin, na ściąganie inwestycji stamtąd, na zmniejszanie negatywnego bilansu handlowego. Ten wątek handlowy się pojawił teraz, ale w o wiele mniejszym stopniu. Wątku inwestycyjnego prawie w ogóle nie było, nic specjalnego tutaj nie udało mi się zanotować. Więc widzimy, że mimo pewnej pompy, z którą przygotowano tą wizytę, bo od strony chińskiej ona została naprawdę podniesiona do bardzo wysokiej rangi protokolarnej, to jednak tak na dobrą sprawę nie ma zbyt dużo jej wymiernych skutków, więc w niewielkim stopniu ona, jeżeli w ogóle w jakimkolwiek stopniu zmieniona relacje polsko-chińskie. Ale ten wysoki poziom o czym świadczy? Chińczycy mają świadomość, że Warszawa jest. W mojej ocenie to jest przede wszystkim docenienie samego Andrzeja Dudy i tego, że jest on jak na standardy
przywódców państw zachodnich, przywódców państw demokratycznych. Jest on dosyć życzliwym politykiem wobec Chin. I tak jak wspomniałem, takie rzeczy są doceniane w Pekinie. To znaczy, jeżeli ktoś jest uznawany za przyjaciela narodu chińskiego, jak to ładnie ta fraza jest często w Pekinie powtarzana, to może też liczyć na pewne uprzywilejowane traktowanie, gdy przyjeżdża z wizytą. I to było widać w tym, że poza godzinnymi rozmowami w cztery oczy z przewodniczącym Xi Jinpingiem, również były inne uroczystości, powitanie, bankiet i tak dalej, które łącznie sprawiły, że obaj panowie w jednym pomieszczeniu spędzili razem 4 godziny, więc to już nie jest tak mało, jeżeli mówimy o grafiku przywódcy drugiego najważniejszego państwa na świecie. Czy Xi opowiadał? Myślę, że opowiadał prezydentowi Dudzie o chińskim planie pokojowym. Trudno powiedzieć, bo z tej strony nie mamy za dużo informacji. Na pewno bezpośrednio przekazywał chińskie stanowisko, natomiast też musimy pamiętać, że bardzo często chińscy przywódcy i chińscy dyplomaci starają się uciekać od tych drażliwych tematów w rozmowach dwustronnych, o ile te tematy nie dotyczą bezpośrednio, czy nie wpływają bezpośrednio na same Chiny. Więc podejrzewam, że też miał kilka zdań do przekazania na temat punktu widzenia Chin, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, ale nie był to chyba najważniejszy punkt ze strony Pekinu. Bardzo dziękuję za komentarz, dr Adrian Bron. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.